Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj bardzo fajna sałatka, pomysł jako dodatek do obiadu, do kolacji, czy po prostu jako samodzielna przekąska. Bardzo szybka do przygotowania, więc polecam, szczególnie na takie zabiegane dni. Jeśli zechcecie się zrobić, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz już kończę wstęp i zapraszam do filmiku, w którym pokażę, jak ją przygotowuję. Zapraszam. Jeśli nie macie pomysłu na surówkę, spodziewacie się niespodziewanych gości i chcecie coś podać na szybko do mięsa czy do kanapek, a w domu macie kawałek bądź dwa kawałki pora, to podam Wam fajny przepis na surówkę. Por trzeba obrać z tych zewnętrznych osłonek, pozbawić ciemnych liści i odciąć korzonki, a następnie ten oczyszczony, opłukany por kroję w bardzo cienkie plasterki. Gotowe. Właściwie najwięcej czasu zajmuje tutaj cienkie pokrojenie pora. Moja porcja jest taka mniejsza dla dwóch osób do kanapek na ciepło, ale oczywiście proporcje możecie dowolnie zmieniać. Por pokrojony, teraz dodam tutaj majonez. Dokładnych ilości nie jestem w stanie podać, bo one zależą troszkę od tego, jak gruby jest por i jakiej wielkości kawałek weźmiecie. Ale na taki kawałek jak ja miałam, cienki i taki mniej więcej 15-centymetrowej długości, dodaję łyżkę majonezu i dokładnie mieszam. Majonez najlepiej dodawać stopniowo i ocenić konsystencję sałatki. W razie potrzeby łatwiej go dodać niż odjąć. Jeszcze odrobinka. Tę odrobinkę można zastąpić także jogurtem lub śmietaną, rozrzedzając nieco majonez. Ja robię wersję oryginalną, więc samym tylko majonezem. Dobra, teraz sól i czarny pieprz. Solę do smaku. Ja daję taką solidną szczyptę soli i solidną szczyptę pieprzu. Można dodać pieprz czarny lub biały. Ja dodam czarny. I na koniec łyżeczka jogurtu naturalnego, żeby to wszystko rozrzedzić i nadać całości przyjemną konsystencję. Dokładnie mieszam. Dodaję jeszcze jedną łyżeczkę jogurtu. Całość dokładnie mieszam, sprawdzam smak i jeśli smak mi odpowiada, to surówka jest gotowa. Zwróćcie też uwagę na konsystencję sosu. Nie powinien być ani za płynny, ani za gęsty. Nie powinno być go też za dużo. Po prostu tylko tyle, żeby osnuwał kawałeczki pora, podkreślając ich smak. To też majonez i jogurt trzeba dodawać stopniowo. Konsystencja surówki ma być dokładnie taka, jak w tej chwili widzicie przed sobą. Moja jest gotowa. Przekładam ją zatem do osobnego naczynia i od razu podaję. Przed podaniem może także postać jakieś 10-15 minut, żeby por zmiękł, ale spokojnie można ją serwować także od razu. Jest świetnym towarzyszem mięs i to wszelkiego rodzaju pieczonych, gotowanych, smażonych, duszonych. Będzie także doskonale pasować do kanapek. No i jak sami widzieliście, jest super prosta do przygotowania, jest także bardzo smaczna, przyjemnie ostra i bardzo przyjemnie podkreśla także smak dania głównego. Gorąco zachęcam do jej przygotowania. Smacznego!